wymagania w Agile. Jak szukałem inspiracji i jakichś śmiesznych obrazków w internecie, przez dłuższy czas nie mogłem czegoś znaleźć, a zobaczyłem coś takiego wczoraj na LinkedInie. To mnie strasznie rozbawiło. Jestem analitykiem, więc załóżmy, że zawsze mam rację, nie? Ilu z was by uwierzyło takiemu analitykowi, jakby wam tak powiedział? Okej. Jest bardzo dobry analityk. Prawdopodobnie posiada szklaną kulę. Rzadko takich spotkać, no ale raczej się nie zdarzają, nie? Raczej się okazuje, że to te wymagania to tak nie do końca czasem są słuszne. No dobrze, a jak tak analizujemy te wymagania, piszemy, zastanawiamy się długo, to jak myślicie, co w wyniku takiego bardzo długiego zastanawiania się nad tymi wymaganiami będzie w efekcie końcowym? Czy naprawdę uzyskamy bardzo dobre wymagania? Feedback, właśnie. Siedzimy sobie, wymyślamy i to na razie jest takie na zasadzie, co autor miał na myśli, nie? Myślę, że to tak powinno działać. Nawet z praktyki wam powiem, uwielbiam to, ale moi klienci często postanawiają sprawdzić rzeczy, które jakby uczymy, ich tłumaczymy, tak? Pokazujemy, że tu wiesz, Scrum tak działa tutaj, to tak powinno być. Pisanie wymagań bez użytkownika, niekoniecznie dobry pomysł, nie? No ale też tam była historia, my mamy dobrych analityków biznesowych, nawet cały dział. I ten klient robi oprogramowanie Scrumowo. Już całkiem dobrze mu to wychodzi, mają tygodniowe sprinty, w tych tygodniowych sprintach mieszczą się również z automatyzacją testów, uruchamiają automaty, automatyzacja leci równolegle z developmentem, jest bardzo fajnie. No ja trochę był kłopot z tym, jak zacząć, nie? Bo skądś trzeba wziąć wymagania. No to wymyślili, że analitycy biznesowi te wymagania napiszą, przyniosą i tak dalej. No i tak się stało. Był pierwszy, drugi sprint, zespół dostarczył, analitycy zadowoleni, trzeci sprint. I akurat tak się fajnie zdarzyło, że w okolicach tego sprint review, jak tam pokazujemy, co zrobiliśmy i tam kto powinien być obecny. Praktyce Agile'owi. Product owner, a przede wszystkim stakeholders. To jest spotkanie dla stakeholderów. Po co? Żeby wam dać właśnie feedback. Nie? Żebyście się dowiedzieli, co ten użytkownik o tym myśli. I zdarzyło się tak super właśnie, że w budynku przypadkiem zupełnie pojawił się użytkownik. Nie? Użytkownik, nawet dobry reprezentant, bo to była taka pani, która zarządza większą grupą użytkowników, jest ich opiekunem, wie, co ich boli na co dzień i tak dalej. No i złapaliśmy tego użytkownika w siatkę, przyprowadziliśmy na review. Użytkownik patrzy i mówi, no jak myślisz, co to powiedział, nie? Co to jest? A to jest ten system, co budujemy, żeby wam ułatwić pracę. A, okej. Okay. A co on ułatwia, nie? No on ułatwia teraz takie rzeczy. Aha, no okej, okay, ale takie coś to ja robię raz na 3 miesiące i zajmuję 5 minut. A co robisz tak poza tym, nie? A co cię interesuje, co cię boli właściwie? No i okazało się, że tak 2/3 backlogu tak można było zaznaczyć, nie? Przeciągnąć myszką kosz i od nowa, nie? Porażka czy sukces? Jak myślicie? Trochę porażka, na pewno niesmak pozostał u tych analityków biznesowych, nie? Że tak się starałem, takie ładne te wymagania były i nic. Z drugiej strony sukces, bo dowiedzieliśmy się w trzecim sprincie. Nie? Mogliśmy się tak bawić przez rok i dowiedzieć się na końcu. 3 sprinty się dowiedzieliśmy, więc nawet taka implementacja tego Scruma pomaga. A propos takich smutków różnych, to też ostatnio jak na Testing Cup miałem wystąpienie, tam było takie pytanie, które też było takie bardzo ciekawe i trochę zabawne dla mnie. Bo tam z kolei przyszli testerzy i testerzy powiedzieli, że my chcieliśmy zacząć z automatyzacją testów i my się rzuciliśmy tak na tą automatyzację i tak powiedzieliśmy, że zrobimy jak najwięcej w tym sprincie. Najlepiej 100% zautomatyzujemy, nie? I się rzuciliśmy, zaczęliśmy pisać w tym Selenium, uczyliśmy się tej Javy i tak dalej. Napisaliśmy te testy, a dwa sprinty później okazuje się, że
ten nasz product owner mówi, że wiesz co, ale to jednak tych funkcjonalności nie chcę w systemie, bo się rynek się zmienił, coś mi się zmieniło, stwierdzam, że tego jednak nie będzie, usuwamy. I pytanie było, czy on ma prawo tak zrobić? Bo te nasze testy, one takie ładne są. Dobrze. No niestety ma. No dobrze. Jeżeli spędzamy zbyt dużo czasu na myśleniu o czymś, to najczęściej nigdy tego nie robimy. Sami wiecie, macie czasem super pomysły, nie? Czekamy, udoskonalamy ten pomysł, schowamy go do szuflady na 2-3 lata, a potem się okazuje, że w sumie nie. Najgorzej jak się okazuje jeszcze, że ktoś w sumie coś takiego zrobił, nie? Też mogłem, ale nie udało się. Więc zacznijmy coś robić. No jakie standardowe problemy z wymaganiami się pojawiają? No chyba taki najbardziej cytowany przykład jest to, że 65% wymagań jest rzadko lub wcale nieużywana. To znaczy, że najczęściej oprogramowanie ma jakieś 2/3 rzeczy, które są zupełnie zbędne. To nie byłoby nic takiego strasznego, bo można ich po prostu nie używać, nie? Natomiast trzeba to utrzymywać, to raz. Dwa, z punktu widzenia biznesu, ktoś za to zapłacił, nie? Ktoś zapłacił, żeby zespół to zbudował. I po co? To, co nas tu najbardziej interesuje, wymagania zmieniają się w trakcie pracy. Jakoś trzeba sobie z tym radzić. Klient nie wie, czego chce, nie wie, czego potrzebuje. Kiedy klient ma opinię i wie, czego potrzebuje i co jest dobre, co jest złe? Jak mu coś pokażemy, nie? Jak mu pokażemy, to wtedy mówi, a nie, to nie, to tu ma być to ma być tamto, nie, to jak jeszcze to dopiszecie, a wcześniej nie daje się tego z niego wycisnąć. Dlatego powinniśmy korzystać z Agile. Nie? Jest dobry pomysł. Co nam daje Agile i o co w tym chodzi? W Agile chodzi o to, żeby dostawać feedback. Przychodzimy z pewną grupą pomysłów, realizujemy część tych pomysłów dosyć szybko i pokazujemy, mówimy klientowi, co chcesz, tak? Czy to jest to? Czy się dogadaliśmy, czy się nie dogadaliśmy? Zbieramy feedback. Feedback idzie znowu do naszych pomysłów. I tak dalej. Prosta sprawa, nie? Bardzo prosta. W teorii czasem trudna w praktyce. Co to nam daje? To nam daje tyle, że przynajmniej zaczynamy dogadywać się z naszym klientem. Zaczynamy bardzo szybko weryfikować wszystkie pomyłki. Jak odchyliliśmy się z naszymi pomysłami od tego, co klient chce, nawet jeżeli klient nam sam powiedział, tak? To im dłużej czekamy ze sprawdzeniem tego, tym błąd jest większy. Tym mamy większą różnicę pomiędzy oczekiwaniami klienta, a tym, co nam się wydaje, że powinniśmy zbudować. Jak sprawdzamy częściej, to one są mniejsze i one się zaczynają niwelować. I w pewnym momencie potrafimy rozmawiać z klientem, potrafimy faktycznie zrozumieć, co on chce, jak działa jego biznes. Nawet wewnętrznie z product ownerem. Nie? Na początku zespół trudno się dogaduje z product ownerem. Świeży zespół ze świeżym product ownerem. Ciężko jest. Po kilku sprintach uczymy się. Uczymy się, okej, już wiem, o co ci chodzi. Jak mówisz coś takiego, to pewnie masz na myśli to. No, brzydko powiedziałeś, tak, nie to słowo, ale dobra, cię odpuszczę. Wiem, co masz na myśli, nie? I tak dalej. Po to powinniśmy robić Agile. To jest przynajmniej jeden z powodów. I chciałbym taką odpowiedź czasem usłyszeć od klientów, bo jak pytamy klienta, często przychodzi klient, mówi, słuchaj, pomóż mi wprowadzić Agile, albo wprowadzamy Agile. Większość już twierdzi, w tej chwili jest rok 2015, to większość wam powie, że już mają, nie? Od 2-3 lat już mają. Teraz nawet robią sprinty. I mają tak w jednym dużym banku, ale to akurat nie jest mój klient, od razu zaznaczam, był komentarz w sesji pytań i odpowiedzi, jak to super udało się wprowadzić ten Agile, to ktoś spytał, a jakie narzędzia stosujecie, nie? No, tak od 3 tygodni wprowadzamy Excel, ale myślimy o czymś większym. przy dużej skali Agile'a, nie? Macie kilkadziesiąt zespołów, zarządzanie Excelem, jasne. Więc dobrze się zastanowić, po co ja ten Agile w ogóle chcę, tak? Przykład pierwszy, zbliżę się do klienta, nauczę się szybciej reagować, dogadam się z tym klientem, klient będzie zadowolony, wróci po więcej. Tak? I będzie ogólnie dobrze. Jeżeli produkuje coś, sprzedaje produkt na rynek, ten produkt będzie dużo lepszy. To jest dobry powód, żeby mieć Agile. Inny dobry powód jest taki pod tytułem konkurencja depcze im po piętach, albo jeden z klientów przyszedł nawet ostatnio i mówi, konkurencja zaczyna nas wycinać z rynku. Są szybsi i dostarczają na czas. Mamy problem.
Nie? I to jest dobry problem. I to jest coś dobrego do zwrócenia się w kierunku Agile. No jak mówimy o Agile, o empirycznym dowiadywaniu się o pewnych rzeczach, to oczywiście zazwyczaj to będzie Scrum. Scrum, czyli coś zbudowane, framework zbudowany na procesie empirycznym. Co to jest ten proces empiryczny? Trzy proste składniki. Tak? Sprawdzamy, jak jest i dostosowujemy się pod jednym warunkiem, że wiem, jaki jest stan faktyczny. Nie? Jak jest naprawdę. To wtedy mogę sprawdzić, jak jest naprawdę, co chciałem mieć i dostosować się, zmienić tą ścieżkę. No i wtedy to nasza pętla feedbackowa jest troszkę bardziej skomplikowana, zaczyna wyglądać tak. Nadal mamy feedback, ale tutaj pojawiają się dodatkowe rzeczy. Pojawia się coś takiego jak product backlog. Product backlog, w którym jest taka część u góry i ona jest w takim stanie ready. O tym często zapominamy. On jest bardzo przydatny, ten stan ready. Ilu z Was pracujących w Agile ma ustalone z product ownerem, co to znaczy ready dla elementów product backlogu? Łapka w górę. OK, mniej niż 1/3 sali. Warto to ustalić. Czy to Wam pomaga? Jest fajne? Pomaga, nie? Przynajmniej product owner, po co to jest? Product owner wie, w jakim stanie muszę Wam dostarczyć wymaganie, żebyście to wymaganie mogli oszacować, zrozumieć i je dostarczyć, tak? Co muszę Wam dać? Jakie elementy muszą być spełnione? Czy sama user story wystarczy? Czy potrzebujecie jakiś template? Czy potrzebujecie jakieś ekrany i tak dalej? Czy można nadal jakoś tutaj się pomylić i można coś skopać? Można, nie? Ostatnio też... To zazwyczaj tak bywa, że jak przygotowuję się do jakiejś prezentacji, to pojawiają się takie, albo wyczulony jestem po prostu na sytuacje, które mi pasują tak z życia, nie? Ostatnio piszę zespołowi, który miał zmienić stronę firmową, co mają na niej zmienić. Mówię, dobra, zrobię im mock-up, wysyłam im ten mock-up, nie? I na drugi dzień dostaję maila z linkiem do demo. Zmieniliśmy. O kurde. Nie, nie jest dobrze, boję się kliknąć, nie? Klikam, patrzę i wygląda jak co? Dokładnie jak mock-up, nie? I piszę do nich, wiecie co, ale ten obrazek to chyba w niskiej rozdzielczości daliście, bo jakiś taki zamazany i w ogóle czemu on jest tak po prawej bardzo, nie? A usłyszałem komentarz taki potem, a to miało być wyraźne? A my zrobiliśmy tak, jak w mock-upie było. To jest coś, czego się bardzo boję i to jest coś, czego powinniście się bać też w swoich organizacjach. Zespół nie rozmawia z product ownerem, tak? Traktują backlog historyjki jako spisany kontrakt, daj mi historyjkę i odczep się, nie? Zobaczymy się na koniec sprintu. To tak nie działa, tak? Tak się nie da. Potrzebna jest współpraca. I co możemy z tym zrobić i jak możemy podejść do Agile i jak podejść do Scruma? Jeżeli chcemy wdrożyć Scrum, to powinniśmy tak, ustalić daty sprintów, nie? Warto by było. Zebrać zespół. No i teraz pojawia się ta część, która sprawia najwięcej problemu. Backlog. Gdzie jest backlog? Kto dostarczy backlog? No i tutaj jest problem, nie? Jak ten backlog dostarczyć? Kto to powinien zrobić? Czym się kierować? Czy zaczynamy siadać, pisać user story, bo tak? Czy przepisujemy, czasem przepisujemy wymagania zwykłe, twarde na user story? I tworzymy mnóstwo user story. A to w ogóle o to nie chodzi. Nie chodzi o to, żeby mieć dużo user story, to wtedy jesteśmy bardzo agile, nie? Chodzi o zupełnie inne rzeczy. Product backlog odzwierciedla świadomość product ownera. Świadomość product ownera w stosunku do czego? W stosunku na przykład do tego, jak biznes działa. Product owner powinien się zastanowić, jak działa biznes, albo jak będzie działał ten produkt, dla kogo buduje ten produkt, co on ma robić, w jaki sposób ma to realizować. I na przykład może się posłużyć na początku takim narzędziem jak Lean Canvas. Proste narzędzie, narysować sobie, jakich mam klientów, tak? Jaka jest moja przewaga rynkowa, jak będę mierzył sukces, tak? Jaki problem w ogóle próbuję rozwiązać, ile to mnie będzie kosztowało, co z tego będę miał, tak? W jaki sposób będę uzyskiwał z tego dochody. I to jest punkt pierwszy. Zastanowić się nad tym.
jak dobrze się zastanowimy, to czasem może się okazać, że ten produkt, który już mieliśmy budować już zaraz, to tak naprawdę nie mamy na niego pomysłu i albo się nie opłaca budować, nie? To wtedy lepiej przestać. A jak mamy to, to powinniśmy mieć wizję produktu. Robimy workshop z product ownerem, z interesariuszami i budujemy wizję produktu. Obojętnie jakie ćwiczenie do tego zastosujecie, tutaj jest kilka. Robimy wizję, tą wizję powinien zrozumieć każdy zaangażowany w pracę, każdy zaangażowany w budowę tego produktu, czy każdy zaangażowany w projekt. Prosta sprawa, każdy powinien być w stanie powiedzieć, co robisz, dla kogo, czym to się różni od konkurencji, jakie są główne funkcjonalności i co jest w tym fajnego. Wizja nie jest tylko po to, żeby ją mieć, ale też po to, żeby zmotywować zespół. Jak myślicie, czy zespół, który wie, że buduje coś fajnego, będzie bardziej skuteczny, bardziej zaangażowany od zespołu, który jak pytamy, co budujecie, to oni mówią, my budujemy takie coś, ale to jest taki produkt, wiesz, na który nikt nie czeka. Nie? Który zespół wygra? Przy tych samych umiejętnościach nawet. Nie? Oczywiście ten bardziej zmotywowany. I to jest obowiązek product ownera, żeby wam taką wizję dostarczyć, żebyście wy zrozumieli, co próbujecie w ogóle osiągnąć, zanim jeszcze zaczniemy budować product backlog. Nie? Ilu z was ma taką wizję od product ownera? Jeszcze mniej łapek. No z 10 rąk w górze. No dobrze. Bez wizji jest trochę trudno. Jak mamy wizję, to teraz zastanówmy się, jakie cele będziemy realizowali. Tak? Jakie to są cele? Co chcę osiągnąć? Dla kogo chcę to osiągnąć? W jaki sposób to będę osiągał? W związku z czym, co powinno być realizowane w tym oprogramowaniu? I tutaj zaczyna mi się tworzyć właśnie ten backlog, tak? Mam cele, mam persony, mam wpływ, mam funkcjonalności. Teraz wystarczy to zapisać w postaci user story, jeżeli się akurat umówiliście, że taka postać wam odpowiada. Może być zupełnie inna postać. A teraz wiemy, skąd się te wymagania wzięły, po co one są, czy one są naprawdę potrzebne. W ten sposób powinniśmy zacząć je generować. I to się nazywa impact mapping. A jak zrobicie sobie taką mapę tego impact mapping, to z końca, z tego what, powinniście teraz wrócić z powrotem, czy to pasuje do why nadal, nie? Czy tylko na przykład zaczynamy już zmyślać, bo taki feature by mi się przydał, to gdzieś się uprę, że tu go wkleję, nie? Tu będzie pasował. Czy on na pewno realizuje ten cel? No nie. No to czy go na pewno potrzebujesz? A w sumie może nie potrzebuję go. No? I to robimy z product ownerem. Product ownerem, który może być tylko jeden product owner, tak? Jeden produkt, jeden product backlog, jeden product owner. To jest prosta zasada, bardzo logiczna, można powiedzieć tak na chłopski rozum, nie? To tak powinno działać. Jest jeden zbiór wymagań, który mnie interesuje i tylko tam zaglądam. On dotyczy jednego produktu i zarządza nim jedna osoba. Jeżeli potrzebuję podjęcia decyzji, to wiem, do kogo pójść i ta osoba podejmuje tą decyzję, tak? Oczywiście w dzisiejszych czasach, kiedy Agile i Scrum stają się bardzo popularne, przynajmniej w Polsce, bo na Zachodzie to już są kolejne etapy, to warto się zastanowić, a co, jeżeli mam więcej zespołów? Co, jeżeli to jest duży produkt albo duży projekt? Nadal jeden product owner? Jak myślicie? Mamy konsultanta na sali. Zależy od czego? No, zależy od wielkości produktu, od tego, czy on może zarządzać portfelem produktu, czy od tego na przykład, czy potrzebny, czy jest złożony produkt i potrzebny produkt, który będzie się komunikować. Jeden produkt. Jeden product owner. Trzy produkty, trzy product backlog i z trzema product ownerami. Okay? Tak to działa. Jeżeli jest to rzecz skomplikowana, jeżeli ta rzecz ma duże obszary, na których ta jedna osoba, bo zdarza się tak, product owner powinien mieć dwie rzeczy. Powinien mieć wiedzę i władzę. Powinien rozumieć, tak, jak działa biznes, znać użytkowników. Powinien wiedzieć, jak działa ten produkt. Powinien wiedzieć, co próbuje zbudować i powinien mieć władzę do podejmowania decyzji. Jeżeli jest duży,
No. No to czy jak ten produkt jest taki duży, czy ten jeden product owner, on może mieć równolegle 3 zespoły? Może mieć równolegle 3 zespoły, może mieć równolegle 20 zespołów, jak chce, nie? Tylko czy to ma sens? Pewnie nie. W ogóle jeżeli, zobaczcie, jeżeli macie, tak naprawdę jeżeli macie dużo zespołów, dużo to znaczy powyżej 9, umówmy się. Jeżeli macie powyżej 9 zespołów pracujących nad jednym produktem, to trzeba się zastanowić, czy to jest jeden produkt i czy na pewno to jest potrzebne, tak? Czy potrzebujecie tak szybko wytwarzać ten jeden skomplikowany produkt. Może warto go podzielić, może tyle nie jest potrzebne. Natomiast to, że jest jeden product owner, jedna osoba odpowiedzialna, to nie znaczy, że ona sama wykonuje pracę swoją. Może oddelegować osoby, może mieć tych analityków biznesowych na dole. Może mieć takie osoby wyznaczone w zespole, które wspomagają. Tak? Dla tego zespołu ta osoba wspomaga product ownera, podejmuje lokalne decyzje, ale większe decyzje i tak musi skonsultować z product ownerem, tak, właściwym. Wtedy nazywamy ich często proxy product owner. A czegoś takiego w Scrumie i tak dalej nie ma. To jest już jakiś wymysł, nie? Wiadomo, że takie osoby mogą mu pomagać. Jak je nazwiemy, to już nasze. Bo musimy sobie wypracować swój własny proces, który pasuje do tego, co robimy z tym zespołem w tym produkcie, nie? I możemy nazywać ich wtedy proxy product owner i ok. Z kolei idąc w inne metody skalowania, takie na przykład jak Safe, to możemy stworzyć hierarchię, tak? Że coś z czegoś wynika. Że mamy product ownera na poziomie zespołu, ale on ma jeszcze product ownera wyżej swojego, tak? I jeszcze wyżej jest poziom portfolio. Też można tak to realizować. Chciałem takie pytanie, bo mówisz, że jedno product owner jest zespołu, a ja bym chciał praktycznie do punktu widzenia, bo może być taka zasada, ale się nie wiem, że mamy taki przypadek, że po prostu tak mamy, damy product jakby jedną osobę, to jest product ownerem projektu. Te projekty, produkty są wytwarzane w zupełnie różnych miejscach. Dzięki temu, że to jest jedna osoba, tak naprawdę jedna osoba jest spokojnie w stanie zarządzać jednocześnie dwoma produktami. Okej. Okay. To jest dobrze. Właśnie, bo powiedziałeś, że jeden product owner, jeden product manager, a tutaj mam jednego product ownera. Ale to idzie w tą stronę. Jeden produkt jest opisany w jednym product backlogu, którym zarządza jeden product owner. Jeżeli on ma 2-3, to jest ok. Dopóki są reprezentowane w osobnych backlogach. Nie? Co to jest produkt? No to jest coś, co wytwarzamy i sprzedajemy, ale widzę, że już czas mnie goni, więc pójdę dalej. Piszemy ze story. Nie. Niekoniecznie. Możemy pisać cokolwiek nam jest potrzebne i to się nazywa product backlog item. Możecie cały czas pisać use case'y. Możecie pisać standardowe wymagania i tak dalej. Scrum, Agile tego od was nie wymagają, żeby korzystać z user story. Ale tak się przyjęło, że ta technika, którą zaczerpnęliśmy sobie z XP, jest przydatna, jest fajna. I wtedy możemy pisać user story. Tylko trzeba pamiętać, jakie rzeczy tutaj powinniśmy zachować, które elementy są ważne, że jeżeli to jest product backlog item i to jest na product backlogu, to też chcę mieć oszacowaną wielkość tego czegoś w punktach, w gumisiach, w klockach Lego. Chcę mieć oszacowaną wartość, niekoniecznie pieniężną, ale żeby product owner był w stanie powiedzieć, czy to jest ważne, bardzo wartościowe dla mnie, czy to jest mniej wartościowe, przynajmniej na skali jakiejś. Tak? Czy to się opłaca budować, porównując wielkość tego i wartość dla mnie. I oczywiście karteczka z user story powinna mieć dwie strony. Na drugiej stronie jest co? Warunki satysfakcji, tak zwana acceptance criteria. Na co z biznesem, na co z tym product ownerem się umawiam, jeżeli mówię, że zrealizuję ci tą user story, to co w tym jest, a czego nie ma. Tak? Żebyśmy nie bawili się, a zróbcie jeszcze to, a może jeszcze to byście się dorobili w trakcie sprintu, nie? Nie, idziemy wtedy do product ownera, mówimy, co, jak braliśmy to do sprintu, to umówiliśmy się na to. To, co ty chcesz, nie jest w tym zakresie. Nie mam czasu teraz w sprincie, to jest nowa user story, wrzuć sobie na backlog. Tester będzie wiedział, jak to przetestować, tak? Już wiadomo, jakie testy akceptacyjne przynajmniej muszę zrobić. Do tego wszystkie funkcjonalne kombinacje różne, systemowe testy integracyjne i tak dalej, nie? Ale akceptacyjne już wiem. Mogę zautomatyzować to łatwo. Nie? I do tego mamy coś, co się nazywa definition of done i to jest często mylone. Bardzo często w zespołach jest mylone definition of done. Słyszę, ustalamy definition of done dla każdej user story. Nie.
Dla każdego ze story ustalacie warunki satysfakcji, czyli biznesowo, kiedy jest dobrze, kiedy stwierdzam, że to jest to, co się umówiłem i to jest zaimplementowane, tak? Product owner powinien być happy. Czy czekamy z kolei z tym na review, na sprint review? Czekamy, aż product owner powie nam, czy jest happy, czy nie happy? Tak? To trochę przypomina, ostatnio oglądałem Gladiatora. To jest takie review wtedy, że przychodzicie, pokazujecie ten system i patrzycie na Cezara, nie? I Cezar... No dobra, nie? Tym razem wam zaliczam. To już jest za późno. Wy macie z nim współpracować w trakcie sprintu, więc złapcie go w trakcie sprintu, pokażcie, tak? Słuchaj, skończyliśmy, zobacz, jest dobrze? Dobrze, okej, to idziemy z następną. Nie czekamy na niespodzianki na review. I mamy definition of done, które technicznie nam określa, co zrobiliśmy dla każdego product backlog item. I to jest zupełnie inna rzecz niż warunki satysfakcji, jak widać. Warunki satysfakcji będą unikalne, definition of done dla każdego elementu takie samo. I robimy story mapping, zastanawiamy się, które elementy są najważniejsze, które funkcjonalności muszą być realizowane, jak wygląda flow użytkownika przez wszystkie funkcjonalności, które są must have, które będą bardziej opcjonalne, te odkładam na dole, nie? One, widzę, że one są nieopcjonalne. To bardzo ułatwia product ownerowi i zespołowi zrozumienie, co jest do zbudowania i zarządzanie backlogiem, bo jak widać, przedstawiam sobie backlog przynajmniej w dwóch wymiarach. Łatwiej mi jest zrozumieć, co się dzieje, okej? I fajnie by było, gdyby to wszystko było zamrożone, to by było łatwo, nie? Chodzenie po wodzie i pisanie programów ze specyfikacji jest łatwe, jeżeli one są zamrożone. Niestety tak nie ma, szczególnie w Agile. Obiecaliśmy biznesowi, że można zmieniać. To będziemy zmieniać. Obrabiamy górę lodową. U góry mam te rzeczy, nad którymi będę się skupiał najbardziej, tak? I one są na jeden do dwóch kolejnych sprintów. Te mnie interesują, reszta na dole może się zmienić. Jak dojdę tam za chwilę, to może być zupełnie co innego. Więc robimy tak zwany product backlog refinement. Dzielę, dodaję nowe warunki satysfakcji, tworzę nowe user story, sprawdzam, czy one są na pewno w ready state i sprawdzam invest i tak dalej. Okay? I nie wszystko musi być zaimplementowane. Czasem się okaże, że nie będzie zaimplementowane. Dobry product owner będzie wyrzucał też elementy, które są na backlogu powyżej 6 miesięcy na przykład. Jak coś jest 6 miesięcy na backlogu i nie doszliśmy do tego, to możemy to wyrzucić. Co się stanie w najgorszym wypadku? W najgorszym wypadku to ktoś się o to upomni, nie? I powie, ej, a gdzie jest moja user story, bo gdzieś się zgubiła, nie? A w koszu jest, taki fajny folder tu mam. A najczęściej jest tak, że nikt się nie upomina, nie? Naprawdę to było niepotrzebne w takim razie. I w trakcie wykonywania możemy skorzystać z czegoś, co nazywa się specification by example, a o tym nie będę wam mówił szczegółowo, bo widziałem, że o tym mówi Krzysztof dzisiaj, więc polecam jego wykład jako uzupełnienie. Też o user story jeszcze opowie wam więcej Kasia, więc tutaj nie będziemy się zagłębiać. Jak te wszystkie teraz techniki, narzędzia i tak dalej pasują do siebie? Na początku do tworzenia backlogu wykorzystuję Lean Canvas, Product Vision, Impact Mapping. Tworzę backlog. Później sprawdzam, czy na jeden do dwóch sprintów do przodu mam wszystko ready, żeby zespół się nie zatrzymał, żeby zespół miał nad czym pracować, żeby product owner wiedział, co jest oczekiwane, co jeszcze muszę zrobić, co muszę dostarczyć. Tak? I wracam do story mapping. Patrzę, jak teraz wygląda moja mapa z tymi nowymi elementami. Jak coś podzieliłem, jak podzielę story na trzy, może się okaże, że jedna z nich jest zupełnie nieprzydatna, tak? Wyrzucam ją, zostawiam sobie tylko te dwie. W trakcie pracy wykorzystuję specification by example. Tworzę sobie uruchamialną specyfikację, wykonywalną specyfikację w testach, która mi pokazuje, to co zaimplementowałeś do tej pory działa biznesowo tak, jak powinno działać. Jest ok, jesteś bezpieczny, możesz iść dalej. Jeżeli nie, jeżeli mam coś czerwonego, testy nie przejdą, to zastanawiam się, czy wymagania się zmieniły, czy może coś zmieniliśmy, co właśnie zepsuło dotychczasowo działające wymagania. Nie? Dlatego możemy robić test-driven development, powinniśmy robić test-driven development. I na końcu sprawdzam dla każdego elementu definition of done.
czy jest przetestowany, zatwierdzony przez product ownera, czy kod został poprawnie napisany, czy był przejrzany przez kogoś. Tak? OK. No to mam nowy przyrost. Ten przyrost mogę wytworzyć przy pomocy Continuous Integration, mogę od razu dostarczyć na produkcję przy pomocy Continuous Delivery i pokazuję na review, dostaję feedback do produktu i zmieniam znowu product backlog. Prosta sprawa, nie? Tak to powinno wyglądać, moi drodzy. I wtedy tworzy się coś, co Ron Jeffrey nazywa 3C. Mamy kart, karteczka z user story. Do tego dochodzi conversation, rozmowa, która może być moderowana przez impact mapping, story mapping. W trakcie refinementu ta rozmowa na pewno się odbywa. W trakcie planowania nadal możemy pytać, doszczegóławiać. Potem jest specification by example, gdzie mamy konkretne przykłady i mamy to zmapowane na testy automatyczne. I pracujemy w sprincie. Jak w sprincie też nie wiem do końca, albo pojawia mi się pytanie, to też idę do product ownera i się pytam. Czy coś się zmieni? Może się zmienić, ale to jest zupełnie OK, bo na tym polega agile. To obiecaliśmy. Jeżeli to jest poza zakresem user story, to mówimy sorry, ale to wiesz, idzie do backlogu i sobie tam ustaw, na ile to jest ważne. Niekoniecznie w przyszłym sprincie, ale ustaw sobie w porównaniu do tego, co jeszcze mam do roboty, czy zmiana wszystkich na przykład ramek na takie pływające, to jest tak samo ważne jak wyliczanie stawki ubezpieczenia, czy może mniej jednak, nie? Zastanów się, gdzie to chcesz mieć. I mamy confirmation. Postaci, specification by example, acceptance driven, behavior driven development. I wtedy dopiero mamy tak naprawdę wymaganie. OK? I robimy to wspólnie, jako jeden team z product ownerem, ze stakeholderami czasem. Angażujemy wszystkich, żeby dostać feedback i razem pomagamy product ownerowi ten feedback pokazać, uwidocznić na product backlogu. Więc wymagania w Agile to nie są jeden raz wpisane już ze story, ale to jest ciągła rozmowa i informacja zwrotna. Na tym to polega. Na tym to powinno polegać, tak powinno wyglądać i możecie skorzystać, pomóc sobie z tych narzędzi, które tutaj wam przedstawiłem.